Dzień dobry, Krzysztof Gasparski, PROKAM w komunikacie drzewiastym sadowniczym. Oczywiście zaczynamy od tego, że jest bardzo szkodnikowo i to bez względu na to, czy mówimy o czereśniach, wiśniach, śliwach, jabłoni czy gruszy, czy śliwi, no wszystkim generalnie to zagrożenie szkodnikowe jest bardzo wysokie. Chyba najpopularniejsza w tym sezonie jest mszyca. Ona, że tak powiem, cały czas nalatuje, jest tego bardzo dużo i najwięcej telefonów z Państwa strony dotyczy tej mszycy. Co się dzieje, że co się wydaje, że problem będzie zażegnany, to jest nowa i nowa i nowa. No na pewno trzeba brać pod uwagę to, co mi jedna z rozmówczyń zasugerowała, że nie może sobie dać rady z mszycą, ale najprawdopodobniej też z tego powodu, że wkoło sady bez owoców są bardzo często niechronione i to też sprzyja rozwojowi tego szkodnika i kolejnym nalotom i występowaniu mocno mszyc. Jak przyjrzycie się swoim sadom, to też zauważycie, że największe zagrożenie jest na końcach rzędów, na uwrociach. Tam często wietrzna pogoda powoduje, że te pierwsze drzewa nie są w wystarczający sposób dopryskane. Ale też bywa, że po prostu najszybciej tam szkodnik nalatuje. Natomiast ja obstawiam, że problem dopryskania pierwszych drzew jest zawsze utrudniony. Te podmuchy wiatru, jak już wjedziemy w rząd, są ograniczone. Wentylator sobie tutaj daje radę. Natomiast na brzegach bardzo często gdzieś tam nie dolatuje ta ciecz aktywna i no i tak to wygląda, jak wygląda. Ale wracając do czereśni i wiśni, mamy mniejszą zdecydowanie ilość owoców. I ja to powtarzam do znudzenia, ale powtórzę jeszcze raz. Jeżeli mamy mniej owoców, a szkodników wcale nie mniej, albo tą samą ilość, co dla pełnego plonu, to oblecenie tych wszystkich owoców jest na pewno bardziej proste i wyższego procenta uszkodzonych owoców możemy się spodziewać przy mniejszym plonie, bo ilość szkodnika najczęściej jest ta sama. Jeżeli popatrzymy na nasionnicę trześniówkę, na pułapkę w sadzie, gdzie łapiemy jedną czy dwie, to na granicy pól możemy na pułapce mieć 45, tak jak w demonstrowanym przypadku, gdzieś tam za mną się najprawdopodobniej wyświetla. To jest właśnie to, że monitoring musimy robić. I dokładnie w sadzie zawsze się trafi, że gdzieś coś opryskamy, a na granicy mamy rzeczywisty stan występowania szkodnika. Nasionnica trześniówka korzysta niejako z praw natury i kieruje się kolorem. I tutaj wiśnie zdecydowanie później jest atakowana niż czereśnie, bo w momencie, kiedy ten kolor słomkowy zaczyna wchodzić w taki może troszeczkę bardziej żółty, to jest ten moment, kiedy najbardziej pasuje i stąd te żółte tablice lepowe do diagnozowania, do wykrywania akurat nasionnicy trześniówki. Jeżeli chodzi o śliwę, owocówka jabłkóweczka przyspieszyła zdecydowanie i w tej chwili już nie po nawet kilkadziesiąt, ale po kilkaset się potrafi łapać w przeciągu tygodnia, więc są to wysokie stopnie zagrożenia. Grusza. Miodówka gruszowa to jest raz. O tym praktycznie nie trzeba mówić, bo to jest zawsze problem w gruszy. Natomiast w tym roku także mszyca potrafi siedzieć na gruszy, co już jest swego rodzaju nową i co jest już też dowodem na to, że presja mszyc w tym roku jest zdecydowanie wyższa jak w innych latach. No ale mówimy też o zwójkach, mówimy też o owocówce, jeżeli chodzi o gruszy, więc musimy dobrać tak ochronę, żeby dopasować się do szerszego spektrum ochrony przed szkodnikami. A jest to poniekąd możliwe. Jeżeli chodzi o jabłoń i zwójka, wydłubka oczateczka, jeżeli chodzi o liściowe zwójki, które też gryzą owoce jak najbardziej. Zwójka siatkóweczka, tak powiem, drugie miejsce. Zwójka koróweczka jako coś, co zawsze latało poza tamtym rokiem. W tamtym roku mniej, a w tym roku wróciło do normy i lata non-stop. Oczywiście owocówka jabłkóweczka, oczywiście mszyca. Tarcznik niszczyciel rozpoczął swój podbój. Czekaliśmy na niego, żeby wstrzelić się z zabiegami ochrony roślin.
jak już mówię o tarczniku niszczycielu, to ja wracam z powrotem do czereśni, wracam do gruszy, wracam do także wiśni i śliwy, bo szkodnik jest, można powiedzieć, wielożerny i żeruje na wszystkich tych gatunkach. Kierując się oczywiście smakiem, wybierając niektóre odmiany bardziej niż inne, ale niektóre gatunki też bardziej niż inne, ale tak czy inaczej stanowi duże zagrożenie. I teraz co? Jeszcze pryszczarki do tego. Także mamy dosyć duży komplet szkodników w naszych sadach. No i natomiast trzeba by było pamiętać, że jeżeli mówimy o gruszach i mówimy o gąsienicach i o miodówce, no to możemy sięgnąć po Delegate. Jeżeli mówimy o szerszym spektrum, czyli mamy i mszycę, i miodówkę, i pryszczarka, to możemy sięgnąć po Movento. I tutaj dodam przy Movento, że jest to taki trochę ostatni moment na stosowanie. W normalnych latach to się tak mówi do 10 czerwca, ale ten rok jest przyspieszony i wiele grusz kończy wzrost, a skuteczność Movento jest tym większa, im grusza wykazuje bardziej ten świeży przyrost, czyli póki nie zakończyły pędy jednoroczne wzrostu, to całkiem fajnie Movento działa i długo. Więc z tego powodu bym wybrał bardziej Movento na ten moment, a Delegate bym zostawił na później. Natomiast jeżeli nie macie problemów z pryszczarkami, a głównie nastawieni jesteście na ochronę przed owocówką i przed miodówkami, no to Delegate wtedy. Pamiętajcie jeszcze, że jest Exirel, który ma także w swym dobrostanie tarcznika, czyli Movento i Exirel mają też tarcznika, jeżeli chodzi o zwalczanie, więc przy Exirelu gąsienica i tarcznik, jeżeli nie macie problemu z kolei z miodówkami. Tak tutaj można by było sterować. Mszyca w jabłoni numer 1, ale pamiętamy o tych owocówkach i zwójkach i znowu dobieramy odpowiednio. Pamiętając jeszcze o tym, że wiele sadów nie ma owoców. No i teraz pytanie, czy możemy całkowicie olać mszyce, olać bawełnicę i wszystkie szkodniki tego typu w sadach, które nie owocują. No, tak bym do końca tego nie zostawiał, bo problem będzie tym bardziej większy w przyszłym roku. I owszem, wybierać można rozwiązanie bardziej ekonomiczne, można sięgnąć i znowu po ten acetamipryt, czyli ryzykując powstanie dużych odporności w sadzie. No ale jednak jeden raz na jakiś czas te sady, nawet pozbawione całkowicie owoców, powinny być, że tak powiem, w pospolitym języku odrobaczone. No ale teraz, jak już mówimy o tych zabiegach owadobójczych, pamiętajcie o pszczołach. Koniczyna jeszcze ciągle mniszki się spotyka, ale pamiętamy, grusza, rosa miodowa, miodówka jest i tam latają pożyteczne także owady. Mówimy o koniczynie, mówimy o tym mniszku, ale mówimy też na przykład w czereśniach o nektarnikach, czyli nie ma mszycy, a potrafimy słyszeć, że buczy w tym sadzie. Róbmy, planujmy te zabiegi tak, żeby zrobić to albo po oblocie tych pszczół, albo jeszcze przed, żeby jak najmniej tutaj dokuczać. I teraz wskakując, w co wskakując? W choroby. O chorobach się nie będę rozwodzić, bo nie są za wielkim problemem w porównaniu do szkodników. Tu zwykła kontynuacja. W jabłoni parch i mączniak. Parcha wcale dużo nie jest, ale trzeba obserwować i szukać pojedynczych plam w sadzie, czy są wypalone, czy nie są wypalone, czy te zabiegi trzeba by było robić, czy nie. Ja zachęcam do tego, żeby tym kaptanem jednak kontynuować ochronę, a przy okazji pamiętać o tym mączniaku, który w tym roku wybitnie się dobrze czuł. W czasie ciepłej pogody tak zaatakował te pędy, i że w większym bądź mniejszym stopniu te objawy mączniaka cały czas są i należy pilnować. Ja wspomniałem ostatnio, że wybór produktów tego typu jak Talius Sat może powodować do tego, że jest pod kontrolą mączniak, natomiast on wydaje się być
jakby był niezniszczony i ciągle biały i może budzić niepokój. Obserwujecie, czy nowe przyrosty są czyste, czy nie. Jak są czyste, no to tutaj mniejszy powód do narzekania. No i kolejną sprawą, jeżeli mówimy o zagrożeniach chorobowych, rak bakteryjny. Okazuje się, że nie tylko nefryz wśród wiśni, nie tylko widzimy raka bakteryjnego także w czereśniach. Pokazuje się w gruszach, pokazuje się także w jabłoniach, co nie jest częstą dolegliwością, ale jednak, czyli na to musimy uważać i zwłaszcza w sadach, gdzie nie ma owoców, to tamtego raka bakteryjnego dużymi dawkami produktów miedziowych bym ścigał, tam gdzie owoce są. No, te dawki powinny być oczywiście miedzi w rozsądne i nie na mokrego liścia, tylko na suchego. I co? Opady. Jak już mówię mokry liść, to od razu mi się kojarzą opady. One cały czas chodzą nad naszym krajem. Są tacy, co powiedzieli, że ciągle nie ma i ciągle sucho, ale są tacy, co potrafią dostać 50 czy 100 litrów dziennie i no i tu ciężko mówić o tym, żeby coś na tym liściu przy tak intensywnych opadach zostało. Każdy zabieg, który był wykonany, nieważne czy to trudno zmywalny, czy mało zmywalny, jak mówimy o takim przedziale 50-100 litrów, należy wziąć pod uwagę, że trzeba będzie powtórzyć. No i jeżeli mówimy o takim mokrym okresie, to przyrost owoców, jeśli są, jest duży i teraz dzielimy. Jeżeli jest to przemysłowy owoc, to tylko karmimy, żeby jak największy urósł i karmimy także dolistnie. Natomiast jeżeli jest to owoc, który ma szansę być deserowym, nie ma tam zbyt dużych orzawień albo wcale nie ma orzawień, wapni. Pamiętamy, że te stare etykiety, stare zalecenia mówiły od czerwcowego opadu zawiązków. Jest to nieodzowne karmienie wapniem. Natomiast wiele doświadczeń wskazywało na to, że dostarczany już od kwitnienia zdecydowanie ma większą rolę i skuteczność. Zachęcam do tego, żeby to robić wcześniej. Natomiast jeżeli teraz zaczniemy, to i tak to jest tak jakby od czerwcowego opadu zawiązków, bo jeżeli popatrzymy czy pod gruszę, czy także pod czereśnie, to cały czas opadające owoce widzimy, czyli to przesunięcie 2-3 tygodni ma miejsce cały czas i traktujemy to już jako czerwcowy opad zawiązków. Ten wapń tym bardziej musimy zrobić szybciej. Ja bym powiedział, że w momencie, w tym tygodniu, jeżeli mówimy o walce ze szkodnikami w połączeniu z fungicydami, to bym tego wapnia do tego zabiegu akurat nie dokładał, ale jeżeli zrobimy solo zabieg owadobójczy, no to wapń z fungicydami jak najbardziej. Tu mamy CA i DHA, który łatwo się miesza i dzielimy znowu. Tam, gdzie były duże dawki nawozów doglebowych, tam, gdzie mamy małą ilość owoców, to dajemy może tą wersję bezazotową nawet, czyli CA i DHA, Prohorti mrówca. Natomiast tam, gdzie mamy, czy Smart Seal, czy Prohorti silka, natomiast tam, gdzie mamy dużą dawkę, dużą zawartość owoców i nawet gdyby były orzawione, ale możemy wykorzystywać także produkty wapniowe, saletrę wapniową dolistnie, możemy także doglebową, ale PASP CA, możemy sięgnąć także po inne rozwiązania, które mają w swym składzie oprócz wapnia azot. I co jeszcze? Dawka azotu doglebowa i chwasty. W tej chwili obserwujemy cały czas atak chwastów. Wilgoć sprzyja kiełkującym chwastów. Ja wspominałem ostatnio, że tam się zazieleniło. Widać, że ci, co robili zabieg wypalający, to już przy tych ciepłych dniach szybko tam pod drzewami się robi uschnięte. I można to zrobić, natomiast trzeba pamiętać, że zniszczenie w tym momencie starca nie zwalnia nas od obowiązku przyglądania się temu, bo chwastnica startuje i za chwilę będzie chwastnica łąka, także w tych naszych sadach, gdzie nie było zabiegów typowo doglebowych na kiełkujące chwasty i tu trzeba będzie to zrobić, czyli dajemy
nawozy doglebowo, jeżeli mamy, spodziewamy się plonu, ale trzeba pamiętać, że tym bardziej trzeba szybko zrobić herbicydy, żeby tam na pewno nie było chwastów, bo dajemy, bo karmimy drzewa, a nie chwasty. Na dzisiaj chyba mam tyle, no tak, tyle. Dziękuję bardzo.